No ale to nie może być tak, że z tym powołaniem to tylko trudności, ciężar, w sensie z tą decyzją. Że to tylko trud, dno, muł i wodorosty. No, ja w ogóle się przyznam do czegoś, że poza tymi wszystkimi trudnościami, bo to co gadaliśmy, to mnie też jakoś dotyczy, ale że zasadniczo mnie w ogóle samo podjęcie decyzji cieszy. W sensie ten moment, kiedy to jakoś przekroczysz różne problemy i zrobię coś, to daje taką frajdę, nie? Poczucie, że jestem, no to jest też takie męskie, prawda, podejmowanie decyzji, ale w ogóle, że mam jakąś siłę, sprawczość. No jakiś wpływ na życie, nie? No coś w tym może być, że to jednak... I takie wyzwalające, o to też dobra. O. No i że coś się dzieje w końcu, że to życie nie jest takie już monotonne. Tak, no bo w to można wpaść, że nie podjęcie decyzji też jest jakąś decyzją i zazwyczaj najgorszą z możliwych. Ja mi się wydaje, że często o tym zapominamy, że... Papież Franciszek, jezuita. Papież Franciszek, jezuita. Rzeczywiście możemy o tym zapominać, nie? Że nie podejmowanie decyzji też jest podjęciem jakiejś decyzji. Nie, tylko że wtedy właśnie tracimy tą sprawczość, tą wpływ na życie, jakieś takie realne kształtowanie tego naszego życia. No. Kiedyś u jednego z waszych braci słuchałem sobie podcastu o rozeznawaniu i on wspomniał, że rozeznawanie to jest cnota i w tym momencie dominikański umysł się ucieszył. No to wyjaśnij, bo ja mam problem. Co to znaczy, że co? Cnota to jest takie bardzo ważne sformułowanie u świętego Tomasza. Znaczy wreszcie czuję się dominikaninem, odwołałem się do świętego Tomasza. Śmiało. Cnota to jest taki dobry nawyk, który staje się jakby moją drugą naturą i przez to, jak mam jakąś cnotę na przykład męstwa, no to w naturalny sposób w sytuacji zagrożenia podejmuję odważne decyzje. To nie wymaga takiej dużej spiny, że tak powiem, takiego zastanawiania się, tylko nawet mimo lęku w sytuacji zagrożenia zareaguję robiąc coś dobrego. Taka trochę pamięć mięśniowa. Trochę tak, tylko na takim głębokim poziomie. Okay. Naszego serca. No i jak to ma się w takim razie do podejmowania decyzji? No, że właśnie rozeznawanie i później podejmowanie decyzji to jest też coś, czym się trzeba ćwiczyć. Wydaje mi się, że to jest problem, jeśli ktoś nigdy nie podjął takich mniejszych decyzji, nie wiem, zaangażuję się w jakąś grupę modlitewną, przez rok będę gdzieś liderem, będę starostą grupy na studiach, zostanę skarbnikiem, nie wiem, obozu karate, cokolwiek, że jest taka funkcja, ale że podejmę jakieś takie małe zobowiązanie, no to trudno, żebym nagle podjął większe. Ktoś całe życie tak przepływał, tak, że ktoś za niego podejmował decyzję, no to nie podejmie nagle decyzji, że okej, wychodzę za tę dziewczynę, okej, to będzie mój mąż, albo okej, idę do zakonu. Więc, że uczę się podejmować decyzje zgodne z wolą Pana Boga, w przyjaźni z Nim, w mniejszych sprawach i to stopniowo mnie jakoś tak wykształca, że tą większą, najważniejszą decyzję o powołaniu podejmuje naturalnie. Z taką większą łatwością. Tak. No trochę jak ćwiczenie mięśnia, nie? Ćwiczenie mięśnia, ćwiczenie jakiegoś gry na instrumencie, najpierw się uczę, jak naciskać klawisze, zanim zagram cały koncert. No tu się chyba muszę zgodzić, wiesz? Że ten jezuita, którego słuchałeś, tak, nigdy bym tego nie włożył w klucz cnoty, ale może dlatego, że właśnie moja filozofia była jakiś czas temu już. Ale rzeczywiście dużo łatwiej podejmować się decyzje, na przykład takie większe, albo dużo łatwiej w ogóle wyczuć, do czego Pan Bóg mnie zaprasza, kiedy mam to doświadczenie, nie? I te takie małe decyzje, małe codzienne decyzje, czasem bardziej zobowiązujące, czasem mniej, czasem krótkoterminowe, czasem długoterminowe, one pomagają chociażby nauczyć się na błędzie już ewentualnym, co poszło nie tak, gdzie popełniłem błąd, gdzie coś za szybko może, albo zobaczyć, nie? Że o, popełniłem decyzję. Podjąłem decyzję. I... Czyli to jest chyba ważne, że ja podjąłem. Ona się tak nie jest. Podjęła za mnie. Tak jest. Tylko ja podjąłem decyzję, wiesz, bo to ewidentnie był ten. No i wtedy właśnie, nie? Czuję tą sprawczość, a później widzę tego dobry efekt, jakiś dobry owoc, no to to w ogóle podnosi moje morale. No i wtedy każda kolejna decyzja jest już z dużo większym takim bagażem dobrych doświadczeń przede mną i to mega pomaga w podejmowaniu decyzji tych ostatecznych, tych wielkich o powołaniu, o drodze życia. To jest fajne, no bo pamiętam, że powołanie jest środkiem, a nie celem. Nie? I tak kocham ten cel, czy kocham Pana Boga i teraz podjęłem jakąś decyzję, która mnie zbliżyła do Niego. Będę codziennie spędzał pół godziny z Pismem Świętym. Albo na medytacji ignacjańskiej. Okay. Też Pismem Świętym. Też Pismem Świętym. I widzę, że to jest fajne, że ta decyzja mnie karmi. Okej, to może coś mogę zrobić więcej dla swojego życia duchowego. Spróbuję się nawrócić i no nie wiem, regularnie dzwonić do mojej babci, żeby, bo jednak powołanie też bardzo ważną, istotną cechą jest miłość do bliźnich, nie? Do ludzi. No i w tym, okej, to jest bardzo fajne, faktycznie jakoś przekraczam siebie, znajduję czas dla drugiego człowieka, na miłość do niego. Może mogę szukać czegoś bardziej, to mnie karmi, to zauważymy jakieś dobro, pokochałem dobro, zanim idę
No to ja lubię też tak trochę kontrowersyjnie, ale jednak mówić, bo to wiesz... Jak to jezuita kontrowersyjnie? No, słuchaj, na czymś musimy się wybijać. Nie mamy takich zasięgów jak wy i tyle lat tradycji. To... My chodzimy w białym, to się wybijamy. My chodzimy w tym, co kupimy akurat na przecenie. Ale lubię mówić, wracając do puenty, że, bo to wiesz, można tak sobie od razu założyć, a no tak, co mnie przybliży do Pana Boga? Więcej modlitwy, więcej czasu w kościele, więcej... I wcale nie. Czasem odpuszczenie sobie jakiegoś bloku modlitewnego albo jakiegoś zaangażowania we wspólnocie bardziej mnie przybliży do Boga, bardziej pomoże mi osiągnąć cel mojego życia, niż zaangażowanie się, bo na przykład jestem zmęczony, przepracowany, nie dbam o siebie i większym oddaniem chwały Bożej będzie pokochanie siebie i danie sobie wolnego wieczoru na przykład, niż kolejne zaangażowanie we wspólnocie, czy kolejny różaniec, który rozmawiam. Że ten owoc, którego szukamy, który ma finalnie pomóc nam rozeznać, czy moje powołanie, czy moja decyzja była dobra, czy nie, jeżeli tak możemy powiedzieć, nie musi być wcale takim oczywistym, że im więcej spędzam czasu w kościele, tym znaczy, że jestem bliżej Pana Boga. To było za proste, powołanie to tajemnica. Nie ma takich prostych rozwiązań. Tak. Chociaż... No właśnie, Bóg się nami cieszy, więc też ja powinienem się też co jakiś czas swoim życiem ucieszyć, bo inaczej... No właśnie, nie w ten sposób. Jest nie tak. Jak mam doświadczyć, że Bóg mnie kocha, skoro mi czasami ciężko samemu siebie pokochać, nie? Aczkolwiek, może powołanie jest tajemnicą i nie ma prostych rozwiązań, to na szczęście Ignacy, dziękujmy Bogu za Ignacego, w całym kościele, dał kilka wskazówek, wiesz, które trochę już intuicyjnie pewnie poruszyłeś, nawet no, mam wrażenie, że prawie, że je wyrecytowałeś, ale dał kilka takich jasnych wskazówek, bardzo precyzyjnych, pragmatycznych byśmy nawet powiedzieli, które mogą nam pomóc podjąć właściwą decyzję. Jedną z takich naprawdę fajnych, praktycznych wskazówek jest zobaczenie właśnie, czy ta decyzja, którą podjąłem, nie? Czy ona prowadzi mnie do większej wolności, większej pełni życia? Czy ja mam wtedy doświadczenie bliskości Boga? I to nie musi się wydziać w tym akurat konkretnym momencie, kiedy podejmuję tę decyzję. Chociaż Ignacy zakłada, że kiedy podjąłeś już jakąś decyzję, to szukaj potwierdzenia, nie? Zanim ją zaczniesz wprowadzać w życie, to podejmij ją i zaczynaj szukać potwierdzenia w modlitwie czy w twoim życiu, w którym Pan Bóg będzie potwierdzał, że to jest dobra decyzja. Ale ewidentnie Ignacy mówi, że wszelkie te poruszenia, które już tutaj, o których już mówiliśmy, te zaproszenia, do których Bóg mnie prowadzi, one będą rodzić we mnie większy pokój, większą jakąś taką harmonię, spójność, poczucie bezpieczeństwa, bliskości Boga. A w drugą stronę, te poruszenia, które nie są od Pana Boga, które mają wzbudzić, właśnie trochę mnie ściągnąć z tej dobrej drogi, będą rodziły zamęt, zamieszanie, jakieś poczucie chaosu, niespójności. I to dla nas wtedy jest znak, przyglądam się swojemu wnętrzu i to jest znak tego, że okej, nie? Gdzieś doświadczam więcej wolności, miłości, nadziei. Tam Pan Bóg prawdopodobnie bardziej mnie zaprasza, tam mnie właśnie zaprasza, o. W ogóle piękne, bo to się opiera na takim głębokim przekonaniu, że Bóg jest dobry. Prawda? Takie oczywiste. Takie oczywiste. Tak, ale że jestem przy Bogu, jeśli w najgłębszym sensie, w takiej dużej perspektywie, może nie w każdej danej chwili, nie? Ale to jakby jest coś pięknego. To właśnie wolność, pokój wewnętrzny. No to myślę, że czasem taka pobożność, tylko akcentująca krzyż, chociaż tak jak mówię, na początku krzyż jest istotnym elementem, to może łatwo zgubić. A jeśli Boga się boimy, no to wtedy się może wydaje, że powołanie to jest gdzieś tam, gdzie właśnie tylko się bardziej boli, tak. A to jest takie, gdzie bardziej jestem w stanie najbardziej kochać. Tak, tak. Takie znajduję swoje miejsce, w którym stanie mogę dać wszystko z siebie, żeby kochać z taką i radością. I oddaję siebie i jednocześnie robię to z radością. I tak. Tak, więc Ignacy by proponował, zachęcał, żeby przyglądać się. Oczywiście, mówimy już o osobie, która w jakiś sposób zna siebie, to wnętrze zostało uporządkowane, ale jednak, nie? Przyglądam się temu, co daje mi więcej wolności, więcej nadziei, więcej miłości i za tym idę, nie? I podejmuję decyzje, które mają rozwijać we mnie ten potencjał dobra, który widzę. Są jeszcze takie trzy fajne obrazy ignacjańskie. Pierwszy to jest obraz, spróbuj teraz. Pierwszy obraz, wyobraź sobie, że jesteś na łożu śmierci. Mm-hmm. I że stoisz przed tą decyzją, którą masz do podjęcia, właściwie, że na łożu śmierci rozważasz tą decyzję, którą dzisiaj na przykład chcesz podjąć. Mm-hmm. I pomyśl sobie, co byś myślał o tej decyzji, będąc na łożu śmierci. A tak naprawdę mówiąc językiem ignacjańskim, jakie poruszenia się w tobie rodzą, kiedy myślisz o tej decyzji, którą masz dzisiaj na łożu śmierci. To jest pierwszy obraz. Drugi obraz, wyobraź sobie, że ktoś inny przychodzi do ciebie i mówi ci o tej decyzji, którą ty masz podjąć, ale że to ktoś inny musi ją podjąć. I zobacz, co byś takiej osobie poradził, gdyby to jakby nie było związane z tobą. Dzisiaj wiemy w psychologii, że to tak jest próba trochę przełożenia tej decyzji i zobaczenia, zdystansowania się od niej. Ignacy wtedy psychologii nie znał, więc jego geniusz w tym momencie jeszcze bardziej się ujawnił. Więc taki drugi obraz, nie? Gdybym miał komuś poradzić.
I trzeci obraz, który Ignacy proponuje, to wyobraź sobie, że jesteś na sądzie ostatecznym przed tronem Bożym. Ignacy lubił takie królewskie, hierarchiczne odniesienia, więc jesteś przed tronem Bożym. W końcu żołnierz. W końcu żołnierz, no. Więc stoi żołnierz przed tronem Bożym i przypomina sobie tą decyzję, którą miał podjąć. I stojąc przed Bogiem, patrzę, jakie poruszenia się we mnie rodzą w związku z tą decyzją, przed którą na przykład dzisiaj stoję. I Ignacy mówi, zobacz te wszystkie obrazy, zobacz przede wszystkim znowu, co się w tobie rodzi. Czy czujesz większą zachętę, radość, spełnienie, czy lęk, obawę, niepokój. I na tej podstawie zobacz, czy pomoże ci to jakoś podjąć tą decyzję już. Ciekawe, czyli dobrze rozumiem, perspektywa śmierci, czy końca życia, perspektywa drugiego człowieka i perspektywa Boga, prawda? Trochę jakbym spróbował spojrzeć na swoją decyzję. O proszę. Perspektyw, tak? No, trochę tak. To już zostawię dominikańskim tutaj myśli dominikańskiej, która mogłaby to zebrać, ale tak, ewidentnie w tych trzech sytuacjach próbujesz spojrzeć na tą decyzję trochę z różnych perspektyw, nie? Tak sobie myślę, że u nas dominikanie to takie zwierzęta stadne. No. Wspólnota jest bardzo ważna. Nikt tego tak nie nazwał do końca, ale faktycznie jak patrzę na taką praktykę, no choćby przełożenie, jak podejmują decyzję, czy kogoś dopuścić dalej, jak się zastanawiamy nad tym, to bardzo istotnym elementem jest ta perspektywa wspólnoty. Myślę, że na każdym poziomie to nie trzeba być zakonie, żeby na to spojrzeć. Czyli właśnie jak rodzina, moi przyjaciele i jak na to patrzą, oczywiście to nie jest rozstrzygające, bo to mogą się mylić, nie? Ale jednak to jest bardzo istotne, czy oni na przykład we mnie też coś widzą, bo to w dwie strony może iść, prawda? To znaczy, że mi się może wydawać, że jestem, no właśnie, nie wiem, powołany do życia w zakonie, a po prostu wszyscy widzą na zewnątrz, no nie, że to nie ma sensu. Nie. Albo, że na przykład związek, w którym jest, bo to czasem coś takiego bywa. Przychodzi do mnie powołaniówki i on myśli nad stopieniem zakonu, ale w sumie jest w fajnym związku. I z zewnątrz naprawdę nie widać żadnego powodu, dla którego miał wstąpić z zakonu. Wszystko, co mówi o tej dziewczynie, jest wspaniałe, nie? Że ten związek, on się nią zachwyca, ten związek go prowadzi do jakiegoś rozwoju. I to jest fajna taka perspektywa osoby z zewnątrz, to ci powie, hej, nie, to jest dobre, w czym jesteś, nie musisz zmieniać. A czasem drugą stronę, nie? Że ktoś się myli. No tutaj Ignacy by zadał pytanie, w takim razie w tym przypadku na przykład, skąd w tym człowieku rodzą się te pytania, nie? Bo może właśnie w takim obrazie tego, że powołanie to jednak to musi boleć, że to muszę przecierpieć, nie? A tu się okazuje, że coś, co daje mi życie, właśnie człowiek odkrywa albo ktoś na zewnątrz pomaga mi nazwać, że ej, jak ty mówisz o tej relacji, to po prostu rozkwitasz, po prostu jesteś 300 razy jaśniejszym człowiekiem, szczęśliwym, uśmiechniętym, z ulgą. No to są znaki, tak. To Ignacy... Że ty nie widzisz siebie, ale ja widzę tutaj te poruszenia. Proszę. Pojednaliśmy dwie persy. Pięknie. Także dokładnie. Pokój dominikańsko-jezuicki. Jest. Nastał na najbliższe 10 minut. Nie, rzeczywiście, nie, że to widać po człowieku, kiedy on podejmuje decyzję, no tylko właśnie, musi podjąć tą decyzję. To w ogóle jest tak genialne. Ta mina człowieka, który podjął jakąś dobrą decyzję, nie? Tak. No. Takie uwolnienie, jakiś taki pokój, no. Dokładnie, no bo to finalnie ma nas prowadzić do życia. Więc ten owoc taki praktyczny, nie? Czyli to jak to przekuwasz na moje życie, no to też jest ważny element przy podejmowaniu decyzji, aczkolwiek to, o czym mówiliśmy wcześniej, że nie mogę w obawie przed tym, jak to będzie później, nie podjąć decyzji, nie? Że to finalnie, no nie o to chodzi w tej kwestii, nie? Chodzi o to, żeby jak już podejmę decyzję, zacznę wprowadzać ją w życie, jak już podejmę decyzję i zacznę wprowadzać ją w życie, żeby wtedy przyglądać się temu, jaki to owoc przynosi, nie? Pamiętając, że ta decyzja de facto ma być tylko środkiem do celu. A jeszcze tak wracając do tego rozeznania wspólnoty, w kontekście to się teraz mówi o charyzmatach, czyli darach Ducha Świętego, że też wierzymy, że to od chrztu Bóg w każdym złożył jakieś dary dla wspólnoty, prawda? Jak może służyć. I to myślę jest bardzo istotne i czasem jak tak rozmawiam sobie z tymi rozeznającymi, to też pomaga. Że dużo osób daje jakiś zwrot, na przykład nie wiem, twoja obecność wnosi dużo spokoju, albo to, co ty mówisz o Słowie Bożym jest jakoś bardzo pociągające, albo dużo ludzi przychodzi ciebie prosić o rozmowę, albo dużo ludzi prosi, żebyś im coś wytłumaczył, albo ktoś ma talent do dzieci, nie? To też tak może być, nie wiem, że dają, żeby dziećmi się ktoś opiekowała. W tym sensie też inni ludzie widzą, znaczy przeze mnie doświadcza jakiejś miłości, wierzę, że to też Pan Bóg przeze mnie działa. W tym sensie też wspólnota pomaga mi odkryć złożone we mnie dary, miłość, mój sposób kochania. Nie? I to też takie jest rozeznanie. Ostatecznie oczywiście chodzi o to, co we mnie złożył Pan Bóg, nie? Ale to owoce w innych ludziach są jakimś sprawdzianem. No tak, i to
to, co ważne, że to ma pomóc mi podjąć decyzję, nie? A nie nakierunkować mnie, bo... Tak. Ale to rzeczywiście... Oczywiście nie można zrobić tak, że ktoś... Ja robię to, co mi ludzie każą, nie? Bo to na pewno tak, nie o to chodzi. Tak, do czego mnie potrzebują, nie? Ale tak zobaczyć, że jest jakieś realne dobro, które wynika z tych moich decyzji, to może finalnie prowadzić mnie do tego, żeby podejmować coraz odważniejsze, coraz większe decyzje i w końcu jako jakiś taki owoc, co również jest ciekawą ignacjańską intuicją. To wszystko wraca, po... ja nie wiem, to, się... nie, nie, nie. To wszystko wraca do Ignacego. To jest jakbyś był jezuitą. Jakbym po prostu... Muszę to przemyśleć później. Naprawdę? Wiesz co, w którymś momencie rekolekcji ignacjańskich, kiedy jest taki właśnie moment podjęcia decyzji, rozeznawania i rekolektant jest proponowany mu, żeby przyjrzał się, czy chce jakąś decyzję podjąć, no to wtedy Ignacy daje takie tak zwane trzy czasy modlitwy. Jeden z tych czasów, tak zwanych czasów, no to są te trzy obrazy, o których ci wspomniałem, ale jest jeszcze, są dwa inne. Jeden z nich polega na tym, żebyś po prostu był w rekolekcjach w modlitwie, mając z tyłu głowy, że masz jakąś decyzję do podjęcia, ale nie skupiając się na niej i przyglądał się temu, znaczy po prostu przeżywał sobie rekolekcję, tak? I po jakimś czasie zobaczył te kilka na przykład dni rekolekcji, jaki obraz z nich się tworzy, nie? Czyli na przykład rozważasz życie Jezusa, spokojnie, to dopiero drugi. Wstrząsające te rekolekcje. To dopiero drugi. Rozważasz decyzję, rozważasz to, co się dzieje w życiu Jezusa na przykład, nie? I widzisz jakoś taki obraz, który ci się stworzył z tego rozważania i na podstawie tego obrazu podejmujesz decyzję, która wynika z tego doświadczenia, nie? Trochę mi się to kojarzy z tym, co powiedziałeś, nie? Czyli widzę, jak dotychczas wygląda moje życie, na przykład w kościele, zaangażowanie i patrzę na ten obraz, że on, no coś przedstawia już, nie? Tak. Fajnie, że jak jest, żyjesz z Panem Bogiem, to już życie ci, jakby takie rozrzucone puzzle twojego życia się składają tak, w całość. Tak, dokładnie, nie? I tobie pozostaje jedyne co, to właśnie nie składać tych puzli na siłę, bo to Pan Bóg buduje ten obraz, tobie pozostaje iść za tym, co ten obraz przedstawia, nie? Nice. Więc to podejmowanie decyzji, okej, ona ma w sobie ten taki moment trudny, ale generalnie po pierwsze jest wykonalne, można to zrobić. Po drugie naprawdę daje ekstra doświadczenie sprawczości, piękna życia. Po trzecie super widzieć, że moja decyzja, którą podjąłem, wpływa jakoś na Kościół, na ludzi wokół mnie i przynosi dużo dobra, nie tylko mi, ale również innym, co motywuje mnie do podjęcia jeszcze kolejnych decyzji, nie? Przychodzi mi do głowy takie, że ważne. To wszystko działa, jeśli mamy doświadczenie bycia kochanymi. Na pierwszym miejscu przez Pana Boga, bardzo pomaga przez drugiego człowieka, co mi pomaga znieść sytuację, w której akurat się pomyliłem, albo ta akurat decyzja mnie nie poprowadziła do Pana Boga. Wtedy jeśli, znaczy, może tak, pomyliłem się, nie, to nie przyniosło dobrych owoców i teraz jeśli nie mam tego doświadczenia, że ktoś mnie kocha, no to jest porażka. Stąd się może rodzi perfekcjonizm. Porażka, moje życie jest do niczego, wycofuję się, ale jeśli wiem, że jestem kochany niezależnie od wszystkiego i przyjęty, no to stąd mam tą odwagę i okej, no czasem się mogę, dobra, nie lubisz słowa pomylić, czasem źle wyceluję, albo czasem po prostu sytuacje są takie, znaczy okoliczności są takie, że nie wyjdzie. No tak. Ale jest ktoś taki kochający ojciec, który mnie przegarnie. Najważniejsze jest to, że próbowałem, ale moja wartość jest większa niż ewentualnych porażek. Tak jest, bo finalnie wracamy, jak refren po prostu piosenki, wraca to, że w tym rozeznaniu chodzi o to, żeby być bliżej Boga. I czy to... Ignacy powiedziałby, czy to mi służy, nie? Może nie, czy się pomyliłem, czy nie, tylko czy to mi służy, czy nie służy. Okej. No czyli podejmę decyzję i wszystko zrobione. Byłoby ekstra, nie? No byłoby ale... proste, nie? Chyba tak nie działa. Otóż nie. Dzięki Twojemu wsparciu możemy robić to, co robimy, coraz lepiej.